No słuchajcie, w Pepco już jesień. Mamy już kolekcję jesienną. To tam troszkę szybko, no nie? Taki długi sweterek, taki kardigan za 4 dyszki. No nie spodziewałam się, że to już, no w sumie jest 15 sierpnia, także co tu się dziwić? Końcówka wakacji. Nawet taki przyjemny ten sweterek. Nie ma żadnego paseczka, no szkoda, ale w sumie. Do tego można sobie dobrać taką bluzeczkę na takich szerszych ramionczkach. Słuchajcie, to nie wszystko, to widzę w ogóle jeszcze kurtki, także no, ja nie wiem. 2 dyszki ta bluzeczka. Także w sumie nie byłam nastawiona na ubrania, ale no co ma, nie? No zobaczymy sobie chociaż troszkę, tutaj z długim rękawem. I potem polecimy na hiciory, na półeczki. I ona, ile to? 3 dyszki. Ładny kolor. Ja lubię szary kolor. Lubicie szary kolor? Piszcie w komentarzu. I cóż tu? A, to są spodnie. Tak. Myślałam, że spódnice, ale nie. Takie, słuchajcie, ala dzwony. Zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Ale tak. Takie dzwonowate. Teraz mi się przypomniały moje dzwony, które kupiłam w zeszłym roku i ani razu nie założyłam. Kupiłam za duże i tak jak się kupi za duże, a skrócę albo a schudnę. Nie ma opcji, nie skrócisz, nie schudniesz, nie kupuj. Macie też tak? Masakra, leżą nowe. Miałam tyle razy zanieść. Nie zaniosłam, no co? Ale tak się najarałam, że nie ma mowy, trzeba było zabrać. Także tak. Potem jest masa niepotrzebnych ciuchów w szafie, nie? W których się w ogóle nie chodzi. No ale tak już chyba każda baba ma. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? O, jeszcze coś takiego. W takim kolorze, ale tu widzę, że tylko bluzeczki, jak coś. Ale nie wiem, chyba bardziej ten szary się widzi. 3 dyszki. Przecież moje dzwony są gdzieś w takim kolorze podobnie. Tylko no zobaczcie te jakie grubaśne kurtki, no nie? No, naprawdę, czy to takie... No takie w sumie tak na jesień mogłoby być, aż takie grube nie jest jak sprawia wrażenie. Tak się prezentuje. 2 kieszonki i 7 dyszek z kapturem. Rozsuniem, a nie chce się rozsunąć, ale o dobra, jest z tyłu rozsunięte. Oj, rozsunięty fajniej wygląda, no nie? Lepiej się prezentuje z takim kapturem. Tak, czasami niektóre kurtki lepiej wyglądają rozsunięte niż zasunięte na zamek. Zasunięte niektóre tracą na wyglądzie, to chciałam powiedzieć. Tutaj kamizelki, ale to są te, które były w zeszłym roku, no nie? Chyba nawet identyczne. 6 dyszek. Tak, tylko były jeszcze w takim kolorze brąz. I ta krata też coś kojarzy. Kojarzycie? Czy to jest zeszłoroczny? No nie wiem. Gdzieś to już widziałam, ale no nie wiem, czy to... Pepco. Co myślicie? O, tutaj taki rękaw. Dobra, no. Chwilę jeszcze. Zobaczymy te kurteczki, bo tutaj o, z takim złotem, ze złotymi napami. Taka zieleń, 2 kieszonki. Takie deszczóweczki, takie na teraz, znaczy na teraz, no na jesień, od września, tak? Jest zielona z kapturem i jeszcze widzę czarna. Teraz sobie zobaczymy tą czarną. O, czarna ma czarne te elementy ozdobne, tak? Tak. No i tak się prezentuje. Dobra. Dobra, lecimy teraz na półeczki, co? W sumie jeszcze zobaczmy sobie tutaj, coś jest. No i co myślicie? Z kapturem na zameczek. No tak na szybko zarzucić na siebie gdzieś tam
na zakupy, czy gdzieś polecieć. Czemu nie? Fajny ten sznurek. O, jeszcze z tyłu. Dobra, chyba lecimy na półeczki, co? Na cichu sobie jeszcze przyjdziemy. Dobra, słuchajcie, widzę tu jeszcze fajne sweterki, ten zielony, tutaj taki brąz. Także dobra, jeszcze chwilę na tych ubraniach sobie zobaczymy. On taki z takimi warkoczami, ten sweterek. Dwie kieszonki. A tutaj, no to taka cienizna to nie, ale o, spodnie też dosyć takie na jesień. Te cztery dyszki. Tak się prezentują. Bardzo interesuje mnie sweterek, ale tu jeszcze widzę ten zielony, spódnica jakaś, o. Dwie kieszonki, taka jeansóweczka. Różne rozmiary, jak to w Pepco. Już sobie podejrzymy cenę. Na cztery dyszki, okej. Okay. Dobra, lecimy do tego sweterka zielonego, bo on tak mi tutaj... Czy on też będzie miał warkocze? Nie, on już jest troszeczkę inaczej, inny. Tak, on już jest inny. No i co myślicie? Sweterek jak sweterek, ale kolor fajny. Kolor mi się podoba. Miałem 5 dyszek. Dobra, lecimy na płaczki. Dobra, dotarłam, a w ogóle wam nie powiedziałam, jestem w Pepco w Rumi, w porcie Rumia, tak to się chyba nazywa, tutaj jest taki pasaż handlowy, bardzo dużo sklepów, ten pół też dosyć ciekawy, nowość na pewno w Pepco i akurat tutaj też jest Pepco, to mówię, dobra, wejdę, czemu nie, zresztą ja lubię wchodzić do Pepco na wyjazdach i zobaczyć co ciekawego i jak bardzo różni się oferta między tym Pepco, do którego ja często chodzę, no i różni się, ale ja nie byłam teraz 2 tygodnie, no nie wiem dokładnie ile, ale trochę nie byłam, także no nie mogę aż tak bardzo wam powiedzieć, czy się różni i jak się różni, ale wy na pewno jesteście na bieżąco, także możecie mi napisać, czy oferta się różni, czy mają coś innego, no i czy to są dla was nowości, bo dla mnie jak najbardziej nowości, tak, dla mnie to, co podnoszę teraz, to jest jak najbardziej nowość. O, też bardzo fajne pudełeczko, takie ala zapałki mi się kojarzą, jak gdyby. No nie? O, jeszcze takie okrągłe. Także tak, bardzo ciekawią mnie sklepy, w których jeszcze nigdy nie byłam. Lubię tak wejść, tak wiecie, nie wiedzieć co, gdzie i jak. I wtedy jest najfajniej. Fajny wazonik. Nowość na pewno dla mnie, nie wiem dla was. Muszę częściej zaglądać do Pepco, ale wiecie jak to jest. Może bardziej po wakacjach, od września sobie zrobimy tak. Nie wiem, może codziennie do tego Pepco, tak na chwilę chociaż, żeby tak zaktualizować tą ofertę. Wiem, że lubicie najbardziej filmy z Pepco na tym kanale, także no, pomyślimy. I o, tutaj w ogóle, cóż to taka, to się pali, świeci chyba, tak. Dobra, no co, no. Jest tutaj tych nowości, w ogóle bardzo fajne Pepco, dużo ludzi, także wiecie, no. Ale jest przyjemnie. W ogóle mam w planach przejść tutaj po tym całym pasażu. Tak troszeczkę na zakupy. A w ogóle nie powiedziałam, jestem w drodze do chałup. Także chałupy, kuźnica. Co? Pomału sobie tutaj skończymy, ale to jeszcze nie wszystko, jeśli chodzi o ten sklep. Za chwilkę widzimy się w drugiej części przyglądu z Pepco. Także dzięki, że byliście. Do następnego. Cześć. Ale mega cudownie. Thank you.
tam w ogóle jakiś flamik wielki. Ale tu mają widok ci ludzie, naprawdę. Świetnie.